Wojciech Kętrzyński urodził się w 1838 roku, wtedy, kiedy Polski nie było na mapie świata, na mapie Europy. To człowiek, który wybrał polskość. To człowiek, który chciał być Polakiem, został Polakiem, ryzykując karierę, ryzykując swoją przyszłość. Był aresztowany, siedział w więzieniu za polskość. Myślę, że jak będziecie czytać tę książkę, bo spotkaliśmy się dzisiaj właśnie po to, aby uczcić tego człowieka czymś niezwykłym. Panie profesorze, to jest kolejna pana książka już o Wojciechu Kętrzyńskim. Staje się pan biografem patrona miasta. Proszę powiedzieć, w pracy nad kolejną książką pan się dowiaduje zupełnie nowych rzeczy, czy już pan to wszystko ma ogarnięte i to już jakby dla pana jest taki chleb powszedni, pisanie o Kętrzyńskim? Do końca życia człowieka nie sposób ogarnąć. Zawsze coś nowego odkrywa się. Odkrywa się postać, odkrywa się czasy, dokonania, twórczość, związki rodzinne. Z Kęcińskim jestem związany od wielu lat. Przez wiele lat byłem dyrektorem Ośrodka Badań Naukowych imienia Wojciecha Kęcińskiego, a więc trudno byłoby nie zajmować się patronem. To byłby grzech zaniedbania. Także pierwsza monografia się ukazała w 2008 roku. Teraz jest poszerzona, wzbogacona, pięknie ilustrowana, bardzo ładnie wydana książka o Wojciechu Kętrzyńskim, kustoszu narodowej pamięci. Chciałem pokazać tego człowieka na tle jego czasów, bardzo dynamicznych czasów, poszukiwanie tożsamości, budowanie wizji przyszłej Polski, budowanie doskonałości w Ossolineum, gromadzenie zbiorów, malarstwa, numizmatów wszelakich, pisania i wreszcie wydawania polskich podręczników, tworzenie czegoś nowego, był opiekunem zabytków galicyjskich. Wszystko, co dobre w tamtych lwowskich czasach powstawało, bo Lwów był miastem wyjątkowym, był stołecznym w Galicji, był ośrodkiem kultury, miastem uniwersytetu i w tym wszystkim musiało się odnaleźć Ossolineum. A Kęciński stał jako dyrektor na czele Ossolineum prawie pół wieku. A więc jakby był utożsamiany z tą instytucją. I myślał sobie, że jeszcze będzie spokojnie pracował, kiedy przejdzie na emeryturę, ale los sprawił, że na tą emeryturę zasłużoną nie przeszedł. Nie doczekał się także niepodległości Polski, choć wiedział, że ta niepodległość jest na wyciągnięcie ręki, bo waliła się w gruzy carska Rosja, rozpadały się Austro-Węgry, jak pojawiła się szansa odzyskania niepodległości. Dla niego to było wielkie wydarzenie. Chciał być świadkiem tych wydarzeń. Niestety zmarł w styczniu 1918 roku, a ta niepodległość przyszła jesienią tego samego roku. Panie profesorze, wybitny Polak, znawca, historyk, badacz dziejów polskości w różnych rejonach, przede wszystkim na Mazurach. Czy to nie jest trochę niesprawiedliwe dla niego, że urodził się poza granicami Polski jako wielki Polak i jego kości też ostatecznie leżą poza granicami Polski w tej chwili? To nie jest jakiś znak czy sygnał? W ten czas państwa polskiego nie było. To nie jest jego wina czy przeznaczenie, że urodził się tam, gdzie się urodził. Ojciec został polskim żandarmem i został skierowany do Giżycka, do Leca. I tam przyszedł w tej małej mazurskiej mieścinie na świat Wojciech Kętrzyński. Związał się z swoim miejscem urodzenia i miał szczególne uczucia do kilku miast tutejszych. Do Giżycka, do Kętrzyna, do Królewca. Być może jeszcze do Ełku, gdzie chciał założyć polską gazetę. W ogóle miał sentyment do Mazur, bo to jest jego mała ojczyzna. Małej ojczyzny człowiek nie wybiera. Ktoś za niego wybrał. Ale przez całe życie miał związki z tą małą ojczyzną. Nie ukrywał tego.
przyznawał się, pisał, tworzył, utrzymywał kontakty, wspierał tych ludzi finansowo też i dobrym słowem, i piórem, i pomagał, i doradzał, aby utrzymać ową mazurską kulturę, mazurską tożsamość, język polski. Uważał, że to bardzo ważna rzecz w służbie budowania niepodległej ojczyzny. Miał dwie ojczyzny. Miał tą ojczyznę lokalną mazurską, miał ojczyznę ojców kaszubską. Z tej kaszubskiej ojczyzny pochodziła jego żona i miał tą ojczyznę lwowską z wyboru, z przeznaczenia. Po tułaczce wszędzie przygarnięto go do Lwowa. Kraków odrzucił, Lwów przyjął i dlatego miasta Kęczyński był wdzięczny i wreszcie tam jest pochowany. Także Lwów jest nierozerwalnie związany z Kęczyńskim. A że Kęczyński na cmentarzu Łyczakowskim ma przepiękny nagrobek ufundowany staraniem władz miasta Kętrzyna, to jest też dowód pamięci o tym człowieku. Także jeżeli wchodzimy na cmentarz Łyczakowski, to wchodzimy w przestrzeń historii, bo tam leżą ludzie, którzy tworzyli tą historię. I dobrze, że ta mogiła jest pięknie odrestaurowana i wiemy, gdzie jest pochowany. I w tym panteonie znakomitych Polaków jest Wojciech Kęczyński. Aczkolwiek trzeba też ubolewać, że w polskiej świadomości mieszkańców poza naszym regionem ciągle musimy przypominać, kim był Kęczyński. Co uczynił, co napisał, czego dokonał. Nie myślałem, że tak jest, ale przekonałem się niedawno, rok temu, że rzeczywiście ciągle trzeba przypominać o Wojciechu Kęczyńskim nieustannie. Nie dlatego, że pokolenia ludzi się zmieniają, że przychodzą młodzi, że starsi odchodzą, ale dlatego, aby ci z Wielkopolski, z Małopolski, z Krakowa, z Wrocławia, z innych miejsc wiedzieli, kim był Wojciech Kęczyński, jakie są jego zasługi dla Śląska także i dla Galicji też, nie tylko dla naszych ziem, a dla tych polskich ziem, które wówczas były pod zaborami. Właściwie dwa marzenia, dwa wielkie dzieła, które chciał zrobić w trakcie swojego życia, czyli odzyskanie niepodległości przez Polskę i znalezienie się jej w ogóle na mapie Europy, plus znalezienie polskości w Mazurach, właściwie my dzisiaj już mamy. Mamy niepodległość i Mazury są polskie. Co właśnie tym innym ludziom, którzy nie znają Kęczyńskiego, jakie przesłanie moglibyśmy podarować w dzisiejszych czasach, kiedy mamy już te dwie sprawy załatwione, o których Kęczyński marzył? Co jest takim przesłaniem Wojciecha Kęczyńskiego dla wszystkich Polaków? Dla młodych ludzi przesłaniem jest systematyczna praca i porządna nauka na lekcjach i w domu. Gdyż tylko taką drogą można dojść do znaczenia. Kęczyński był uczniem solidnym, gorliwym, sam się kształcił też. Kęczyński pokazuje Polakom, że trzeba pracować systematycznie, konsekwentnie dążyć do tego, że warta jest praca na polu może nie polityki, ale gospodarki i kultury, bo kultura buduje tożsamość ludzi. Że trzeba tę kulturę doceniać. Kęczyński poprzez swoją prywatną działalność, instytucji wypełnia obowiązki państwa, którego wówczas nie mieliśmy. Wówczas pojawiło się grono ludzi, mecenasów, którzy zastępowali państwo polskie. I Kęczyński mówił, że zakładowego chleba darmo jeść nie wolno. Bo to są ciężkie, pozyskane pieniądze na rzecz polskiej tożsamości, polskiej kultury i literatury. To jest takie piękne przesłanie. A poza tym był człowiekiem, może na pierwszy rzut bardzo oschłym, ale był człowiekiem, dyrektorem, który potrafił pozytywnie, solidnie ocenić sobie podległych ludzi. Młodych promował. Dobrych nagradzał. Może był oschłym,
ale w rzeczywistości miał taką ciepłą duszę, pod tą maskę, maską takiej pruskości. Kryła się taka sarmacka, ciepła dusza. Jako dyrektor nie zdradzał się, ale czasami miał chwilę wspomnień i rozmowy z tymi młodymi pracownikami o Solineum, kiedy wspominał o swoich młodzieńczych czasach, a to było dla niego niełatwe czasy. To jest czasy poszukiwania własnej tożsamości, własnego nazwiska, bo przecież mógł sobie żyć spokojnie jako Albert von Winkler, mieć dobrą posadę w państwie niemieckim, być profesorem na Albertinie. A kiedy porzucił tą niemieckość i przyjął polskie nazwisko, był skreślony. Trzeba było szukać swojej własnej tożsamości i swego miejsca. I był wędrownym bibliotekarzem, tułał się po dworach ziemiańskich, szukał miejsca dla siebie, a znalazł to miejsce we Lwowie, przecież Kraków, nie dla niego. Profesura była odrzucona, bo był przecież polskim powstańcem.